Aniu, Aniu! Puk, puk! Cześć, to ja, Kieryszto, cześć! na wszelki duch, Jacku, witaj, jakoż się miewasz? A bardzo fajnie, bardzo ładną masz tą chatkę. A masz internet w ogóle? Odbierasz OX-a? Ja przyniosła chcę kapkę internetu we wiaderku, stoi tam kole pieca, muje ciepło, OX-owi je ciepło. No mnie na szczęście ciepło dziśka w Wiśle, bo niestety nie mieszkam tu, choćby strasznie chciała. Jene tu przyjeżdżam jak jenę mą chwilę. Witamy was z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle właśnie. Anna Musioł, Jacek Pożycki, tak oczywiście. No i oczywiście internet, który ma tutaj się jak u Ani za piecem. Tak. No to co, wczoraj było takie święto, dzień kawy. Może No cóż, mam szansę na jakąś kawę dzisiaj u ciebie? już jak tak pięknie pytasz, to się coś na pewno nędzie. To siadaj tu na ławeczce i bierzemy się do roboty. Dobrze, no to w takim razie idę na słońce, a ty poproszę cię o przygotowanie kawy. Mam wiersze też i mam życzenia przede O, wszystkim. toż to całe szczęście, bo ja Dobrze. pan zapomniał o tym. Proszę Państwa, to zobaczymy. To usiądę sobie tu. Widzę, że Ania się przygotowała po naszemu, pieszo i na skrzyniach, na skrzydłach. Ja to w ogóle ledwo co czytam. Przygotowałaś dwie wiersze pani Anny Kupiec, z tego co widzę. Oj, Anieli, Jacku, Anieli. pieszo i na skrzydłach po naszemu. Właśnie, bardzo Ci dziękuję za kawę. A jednak z prostego ludu, ale lepiej czytam jako ty. Ja jestem z prostego ludu. Ty jesteś z ten, jak to się mówi, z ciężkiego stanu inteligenckiego. Nie wiem, co to znaczy, Cóż, tak też ale wyglądasz, wiem, jakbyś jaki nie był wiedział. wczoraj dzień. Wiesz o tym? No i cóż, jaki? Wczoraj był dzień kawy, a dzisiaj jest dzień chłopaka. No. I jeszcze wczoraj był dzień hipokondryka. Hipochondryka. Dzień chłopaka i dzień hipochondryka, to jest prawie to samo. To nie jest to samo. Akurat mi taki jesienny wiersz się rzucił w oko. Chciałbyś posłuchać? Bardzo. To doczkę, ja go muszę nosić w tej książce. To nie będzie. O, są buczki. Buki. Czemuście wy buki młodo posiwiały? Czyście więcej miejsca na rośnienie chciały? Czyście się w Beskidach już smutne zrodziły? Aboście się w lecie wody nie napiły? Już jesień na nowo zaś lasy maluje. Przez łąki i pola welon mgieł się snuje. W jesiennych oparach świat się w szarość zmieni. Jene same buki będą się czerwienić. No i dokładnie tak to je. Mgliście było, ale się rozpogodziło na szczęście w Wiśle i możemy piękny koncert jeszcze na polu nagrać, zanim nas faktycznie jesień i zima schowają na dobre już w studio. Bardzo ładny ten wiersz, Aniu. I Otóż, to piękny. pytanie, czemuście się buki młode posiwiały, też mi zostało w głowie. Może dlatego, że jestem młody i posiwiałem. Albo jestem A stary i czemu dlatego. posiwiałeś? Bo chyba się nie napiłem wody, ale dzięki tobie mam kawę, więc będę pił. Cóż, Dobrze. może ci znikną te siwe włosy. Tak to jest za nią nagrywać koncert życzeń Stella. To może, Ania, przejdźmy do życzeń, dobrze? Bo ja Cóż, myślę, że. dobre. Chcielibyśmy złożyć życzenia, a właściwie wyrazić naszą pamięć o Stanisławie Hadynie, kiedy nie tak dawno temu, w tym tygodniu minionym, obchodził 99. urodziny. W przyszłym roku stóweczka. Piękny wiek. A pamięć o nim jak najbardziej trwo kultywowano przez wielu ludzi związanych z folkloryzmem ziemi śląskiej, ziemi cieszyńskiej, no i przede wszystkim przez zespół śląski imienia właśnie Stanisława Hadyny. Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy w jego szkołach się uczą i kultywują tradycje, tak jak to właśnie Stanisław Hadyna robił. Niedawno swoje urodziny obchodził Czesław Brachaczek. Znajomi z Cieszyna przesyłają najserdeczniejsze życzenia. Szczęścia, które radość daje, miłości, która niesie pokój, zdrowia, co rodzi wytrwałość, wiary, co nadzieję prowadzi i wszystkiego najlepszego. Dla Krysi Mluz z Goleszowa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Niechaj szczęści tobie sprzyjo, a smutek omijo. Dobry Pan miłością otaczo, anioł swe skrzydła nad tobą roztaczo. Bóg w zdrowiu niechaj zachowo cię i radością z uśmiechem obdarzo każdy dzień. 100 lat życzą Ewa i Basia. 2 października urodziny obchodzi Marek Ambrosiewicz z Górek Wielkich. Niech ci radość nie omija, niech marzenia się spełniają, niech ci uśmiech towarzyszy, dudki brzęczą po kieszeniach i niech mądrość prowadzi. Bez stresu. Od sukcesu do sukcesu, nie tylko muzycznego. Dużo zdrowia i wszystkiego, co najlepsze. 30 września urodziny obchodzi Izabela Gawlik z Cieszyna. Od kolegi ze szkolnej ławy przypłynęły takie życzenia. Wiele szczęścia i miłości, sukcesów i pomyślności. Niech ci zdrowie dopisuje, a i gotówki nigdy nie brakuje. 3 października urodziny obchodzi również Sławomira Godek z Cieszyna. Dużo zdrowia i radości,
szczęścia w życiu i miłości, moc najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń, a także chleba na stole, mleka w dzbanku, dobrego humoru, konta w banku, niepsującego się samochodu i stale rosnącego dochodu. 3 października urodziny obchodzi Noemi Macura z Cieszyna. Życzenia od Jacka, też z Cieszyna. Marzeń, o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić, przyjaciół, z którymi warto być i nadziei, bez której nie da się żyć. Dużo zdrowia i wszystkiego, o czym marzysz. To były ostatnie życzenia, a teraz zapraszam Państwa na piosenkę. Ja nie przepadam za utworami, które są w języku angielskim, ale dzisiaj robię wyjątek. David Fly zaśpiewał piękną piosenkę po angielsku, tytuł Still. Teledysk dzieje się na sali gimnastycznej, ale ani tekst piosenki, ani cała piosenka, cały wyraz ogólny artystyczny nie ma nic wspólnego ze sportem. To tak jak u mnie, praktycznie. Cóż, pytamy Was pięknie, nadsyłajcie nam zaś na następny tydzień życzenia i powinszowania dla swoich najbliższych, dla ważnych dla Was osób na adres życzenia@ox.pl albo możecie nas pochladać i nąć kajkolwiek byście nie chcieli. A Jacka to wszędzie znajdziecie. Naprawdę nie będzie to trudne. A co to znaczy pochladać? Poszukać. Aha, dobrze. No to w takim razie ja idę szukać jeszcze kolejnej kawy u sąsiada. Szukaj, ale będzie ciężko. Myślałem, że mnie zatrzymasz, że chcesz ze mną spędzić kawałek dnia, ale widzę, że... Cóż, Jacek, co ty myślisz, że jak nie niedziela, to ja będę tu cały dzień siedzieć z tobą? No pewnie. Gościnność Ani i nachalność Jacka. Proszę. No w takim razie ja już idę. Do widzenia. Nie wej się, Jacek. No hej. Just like it was yesterday, I feel your touch. Just like you were next to me, I still know the taste, the sweet taste of your lips. So I close my eyes, I pray for one more day with you, cause I love your soul, I still love your soul, I love your soul. I still love your soul, but I can't have your body, but I can't have your body. I know I'm out, my dream is to be just in your life, in your arms. Never ever let you go, but you are somewhere 10,000 miles from here, and I'm sure don't remember me, but I love your soul, I still love your soul, I love your soul, I still love your soul, but I can't have. But I